Cześć, witajcie, jestem Matus z kanału CSGO Wiki. Matus. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam przedstawić bardzo ciekawą stronę, na której podczas gry turniejowej możemy sprawdzić wszystkie statystyki kolegów z drużyny, jak i przeciwników, m.in. jakie mają rangi i tym podobne. Strona działa na zasadzie strony LoL Nexus, którą gracze League of Legends pewnie bardzo dobrze znają. Na CSGO Squad, bo tak nazywa się ta strona, możemy przejrzeć dosłownie każde statystyki, nie tylko sprawdzając rangi innych podczas gry, lecz możemy dowiedzieć się tam na przykład, jaką bronią najczęściej gramy, na jakiej mapie rozegraliśmy najwięcej rund, czy chociażby ogólne statystyki dotyczące naszego KDA. Na stronie znajdują się również statystyki osób z największą ilością wygranych matchmakingów, co ciekawe, osoba, która ma ich wygranych najwięcej, bo aż 3500, ma rangę MG1, co jest dosyć słabym wynikiem jak na tyle przegranych godzin w CS-ie, no i porównując z jego ilością winów. Ale najciekawszymi według mnie statystykami są procenty osób w danej randze. Jak możemy zauważyć, aktualnie rangę Global Elite ma tylko niespełna 0,5% graczy, a Silver 1 aż 5%. Co ciekawe, w poprzednim miesiącu rangę Silver 1 miało niecałe 1%, a Global Elite prawie 2%. Tutaj możemy zauważyć, jak podziałało na rangi zmieniony ich system. Wiele ludzi spadło, a to, czy jest to na plus czy na minus, to musicie sami ocenić. No ale dobra, przejdźmy teraz do rejestracji, która jest w miarę prosta. Wchodzimy na stronę i klikamy zielony przycisk w prawym górnym rogu strony i logujemy się poprzez Steam. Później, aby uzyskać dokładną informację o randze itd., musimy uruchomić CS-a i dodać w tym czasie bota, który przeskanuje nasze konto, tak jakby. Jeśli zrobimy to poprawnie, to pojawi nam się taki komunikat, jak widzicie teraz na ekranie. Później, jak przejdziecie na stronę swojego profilu, to będą widoczne wszystkie informacje, o których wspomniałem wcześniej. Możemy tam nawet sprawdzić, ile mamy godzin przegranych tylko na matchmakingach. Jedynym minusem tej strony jest to, że żeby widzieć rangi np. przeciwników albo naszych znajomych, to te osoby muszą być zarejestrowane na tej stronie. Więc jeśli strona będzie bardzo popularna i każdy założy tam konto, to naprawdę będziemy mogli fajnie sobie sprawdzać, na kogo gramy matchmakinga. To już na tyle, mam nadzieję, że film w stylu CSGO Wikipedia, który może niektórzy z Was pamiętają, Wam się spodobał i zostawicie łapkę w górę, co spowoduje kolejne takie filmy. Pierwszy film na tym kanale pojawił się rok temu, więc z tej okazji jest taki specjal właśnie w stylu CSGO Wikipedia, od tego zaczynałem na swoim kanale, tak więc docencie to łapką w górę, że przez rok udało nam się osiągnąć 95 tysięcy widzów, za co jestem Wam naprawdę mega wdzięczny, lecimy po 100 tysięcy. No a ja dziękuję jeszcze raz za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że strona się Wam przyda, bo jest naprawdę fajna. Tak więc trzymajcie się i cześć.